Drodzy i szanowni laureaci, tym razem nie mogłam przyjechać do Słupska na finał wspaniałej olimpiady Gwiezdny Krąg i naprawdę bardzo żałuję, bo mam wspaniałe wspomnienia z zeszłego roku. Słupsk ze swoim znakomitym prezydentem jest miastem nie tylko sławnym, jest miastem nie tylko coraz bardziej ekologicznym, ale i miastem bardzo gościnnym. I jestem przekonana, że czujecie się tam bardzo dobrze. A jeżeli pan prezydent jest w tej chwili na sali, to ślę ukłony. Państwu też się kłaniam. I chciałabym powiedzieć kilka rzeczy. Żyjemy jednocześnie w świecie realnym i cyfrowym, więc na szczęście możemy połączyć się tą drogą właśnie. A ja w Parlamencie Europejskim pracuję nad tym, żeby świat cyfrowy w Unii Europejskiej funkcjonował coraz lepiej, bez niepotrzebnych barier i ograniczeń. Wiem, że macie ogromną wiedzę o Unii Europejskiej. Wiem, że pokonaliście konkurentów z różnych miejsc Polski. Gratuluję. I wierzę, że dzięki tym zmaganiom wiecie i traktujecie na serio to, że Unia to jesteśmy my, a nie jacyś oni. I że ten wspólny rynek, wspólne prawo, a przede wszystkim wspólne wartości to jest największa szansa na zbudowanie dobrej przyszłości, na zbudowanie stabilnej Europy, na zbudowanie pokoju. Często o tym zapominamy. Niech to będzie przyszłość wśród otwartych i mądrych ludzi. Niech to będzie przyszłość bez granic, bez tych granic między państwami, bez granic w internecie, a przede wszystkim bez tych granic, które dzielą społeczeństwa ze względu choćby na język albo ze względu na historię, która przecież często bywała trudna. Gratuluję Wam raz jeszcze tego wielkiego olimpijskiego sukcesu. Na co dzień proszę pamiętajcie, że prawa człowieka i ochrona praworządności w krajach członkowskich Unii Europejskiej to podstawa, bez której nie będziemy się rozwijać, nie będziemy mogli budować tej wspaniałej wspólnoty. Pielęgnujcie codziennie naszą wolność i naszą demokrację. Do zobaczenia.